Dzień dobry. Nieoczekiwanie zostałam wyzwana. Przyjechałam tutaj prawie ponad 1250 km i stoję tutaj między wami. Po pierwsze zaczynam to moje świadectwo od modlitwy. Ja przeklinam wszelkie poniżenie, ja przeklinam wszelki strach. Ja przeklinam wszystko, co sprzeciwia się prawdzie Jezusa. I dam dzisiaj, ponieważ jestem żywym świadectwem Jezusa Chrystusa, to, że ja tutaj stoję, to, że do was mówię, zawdzięczam Jemu. Zacznę od tego, że jako małe dziecko wychowałam się tam, gdzie był alkohol, tam, gdzie była przemoc. Tak to wyglądało, że mój ojciec nigdy nie kochał mojej mamy, a za to mojego tatę kochały wszystkie kobiety. Każdego dnia inna. I wychowałam się w tej patologii. Wychowałam się w tej patologii, gdzie byłam stawiana między ojcem a matką, żebym widziała, jaki ten mój ojciec jest zły. Matka się jego bała, więc myślała, że ja jako małe dziecko w wieku teraz mojej Micheli ją obronię. Bałam się jego. Rozwinęła się w moim sercu nienawiść do mojego ojca. W wieku 11 lat, ponieważ ojciec się znęcał nade mną, chciałam go zabić. Realnie marzyłam o tym, żeby wstać i dziagnąć go nożem. Po prostu miałam dosyć tej tyranii. Dojrzewałam w tej nienawiści, próbowałam znaleźć przyjaźnie, ponieważ było we mnie tyle agresji. Koleżanki mnie nie lubiły, bo dobrze wyglądałam i dostały ode mnie w pierdziel, jak coś złego do mnie powiedziały. Chłopacy też mnie się bali. Byłam bardzo taką silną, taką siłę sobie sztuczną wyrobiłam, rebelii, nikogo się nie bałam, chciałam zdobywać świat, na pewno nie chciałam być, czekałam, kiedy ucieknę z domu. I w wieku 16 lat uciekłam z tego domu. Wykorzystałam te słowa mojego ojca, że mnie wygonił, więc poszłam i już nie wróciłam. W wieku 16 lat. W wieku 17 lat już chciałam popełnić samobójstwo. Moje żyły są pocięte wzdłuż i wszerz, ale przeżyłam. Wtrafiałam, koło mnie zbierali się silni ludzie. W wieku 18 lat chciałam być w ogóle, sobie wymyśliłam, będę miała swoją mafię. Będę miała chłopaków, którzy po prostu będą ze mną zarabiać pieniądze. Ponieważ spotykałam nie tych facetów na mojej drodze, a szukałam miłości, stwierdziłam, że żaden facet mnie nie wykorzysta, że ja to będę wykorzystywała facetów. Szukałam ludzi, nie biedaków, tych, którzy mają dużo pieniędzy. Nie, którzy mają dobre prace, tylko ci, którzy są milionerami. Miałam tyle pieniędzy poprzez te układy, że stać mnie było na wszystkich. Gardziłam ludźmi, którzy nie pochodzili z mojego środowiska. Ja po prostu miałam w sobie taką wzgardę, że są nikim. Bo tak naprawdę to ja czułam się nikim. I te pieniądze, te torebki, to życie, ten cały świat. Słuchajcie, nie wypełnij mi tej pustki w sercu. Więc co robiłam? Zagłuszałam tą pustkę narkotykami. Po prostu wciągałam takie ilości, że po prostu szok. Wtedy zamykałam się, tańczyłam, wszystkim stawiałam na imprezach, najlepsze lokale, wszędzie miałam wejścia na VIP-y, dlatego że zostawiałam ogromne pieniądze ludziom na stole i ludzie się przy mnie dobrze bawili, ale po tej zabawie chodziłam do domu i płakałam. Nikt nie zadzwonił, nie pytał się, czy dojechałam, nie pytał się, czy mam się dobrze. Nie pytał nawet, że podziękował, że zapłaciłam rachunek za tych wszystkich ludzi. Ale to nie jest ważne. Do któregoś momentu doszłam do takiego życia, że chodziłam po wróżkach. I słuchajcie, uciekłam z Polski, wynajęłam sobie dom w Holandii, bo chciałam po prostu, słuchajcie, tam medytować, znaleźć siebie. Miałam dosyć, po prostu miałam dosyć tego życia. Miałam dosyć tych ludzi, wszyscy byli dla mnie wredni, wszystkich można było kupić. Zobaczyłam te serca tych ludzi. Ci, którzy mi zazdrościli, mówili o mnie źle, ale tak naprawdę przy mnie byli bardzo mili, bo chcieli tych pieniędzy. Kiedy odwiedziała moja rodzina,
to tak wyciągali wszyscy ręce, bo pieniądze, a za plecami mówili źle. Ale tak sobie zastanawiałam się, gdzie jest ten Bóg? Bo jeżeli jest ten Bóg, to dlaczego ja tak cierpię? Dlaczego ja mam taką pustkę w sercu? Dlaczego nie mogę być szczęśliwa? Dlaczego nie mogę znaleźć miłości? To są takie pytania. Przecież dla miłości byłam gotowa zrobić wszystko. Dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ojciec mnie nienawidzi? Dlaczego matka o mnie mówi źle? Dlaczego się mnie wyrzekli? Przecież byłam... Myślałam, ja tylko chciałam miłości i akceptacji. I słuchajcie, przez tę medytację kiedyś medytowałam i normalnie miałam odlot, nie? Myślałam, że słuchajcie, że w ogóle jest coś więcej. Świat duchowy się otworzył. Ale kiedyś ten świat duchowy się otworzył, zaczęłam mieć jakieś dziwne dary. Oczywiście to nie były z Boga. Mogłam widzieć przyszłość, mogłam widzieć pewne rzeczy, ale u mnie jedno zaskoczyło. Jezus, gdzie jest ten Jezus? Jezus po prostu. Nie wiem dlaczego. Miałam po prostu Jezus i zaczęłam go szukać. I wtedy ten świat duchowy we mnie się, u mnie się zamanifestował i coś przyszło niewidzialnego. Realnie miałam napaść na moje życie. Coś chciało mnie zabić. I u mnie po prostu raptem, słuchajcie, coś do mnie w nocy przychodziło, ściągało ze mnie kołdry. I to było prawdziwe. Ja szukałam, nie wiedziałam, gdzie szukać tej odpowiedzi. I pojechałam do Polski, ponieważ ten polski kraj taki kościelny, w Holandii były zamknięte kościoły, nikt nie był mi w stanie pomóc. Nikt. A księża, którzy szukałam u nich pomocy, powiedzieli mi, że jestem opętana. Super wiadomość i co z tego, ale jak mi pomożesz, człowieku, z tym, co się dzieje? I nikt mi nie pomógł, słuchajcie. I ja wołałam do tego Boga, słuchajcie. I stwierdziłam w ogóle, u mnie to tak zaskoczyło. Skoro jest świat duchowy, to musi być Bóg. I ja go zaczęłam szukać. I na mojej drodze się okazało, bo mam dwie córki, jedna dziewczynka, ponieważ nikt mi nie wierzył. Świat w ogóle, wszyscy jesteście wierzący, a nikt mi nie uwierzył, że to, co doświadczam, że to jest naprawdę nikt. Ale taka mała dziewczynka do mnie powiedziała, wie pani co, a ja pani wierzę. Amen. Mówi, mój tatuś pomaga takim osobom jak pani i ja mówię, to super, to zrób mi takie w ogóle spotkanie. I słuchajcie, słyszałam moją pierwszą Ewangelię. Te osoby się zaczęły o mnie modlić. Ja wyjechałam, nie czułam się tam dobrze, wiem dlaczego, bo we mnie po prostu kipiło od wrogów Jezusa. I słuchajcie, wróciłam do domu i ja, co się stało? Ja w ogóle dostałam takie przekonanie, że w ogóle moje życie jest złe, ponieważ było pozbawione Boga. I wpadłam na kolana przed Bogiem i powiedziałam, Jezu, ratuj mnie, bo jeżeli Ty mnie nie uratujesz, to moje życie idzie do piekła. Ja zrozumiałam wtedy, że tyle razy, co próbowałam sobie rzucić się na moje życie, tyle razy, kiedy trułam się tabletkami, zawsze ktoś inny umierał koło mnie, który mniej zażarł tych tabletek, może mniej opuścił sobie tej krwi. Ja jak byłam w ciąży, skakałam z drzewa i mnie odcięli, słuchajcie. Także ja myślałam, że po prostu jestem nieśmiertelna. I wiecie co? Jestem, ale w Jezusie. Jestem nieśmiertelna w Jezusie Chrystusie. Oddałam Mu swoje życie. Od tego momentu w ogóle nawracałam się sama. Przy mnie nie było ludzi takich jak tutaj macie, że mi głosili Ewangelię. Ja po prostu w modlitwach i tak jak umiałam, w posłuszeństwu Bogu. To, co przeczytałam, praktykowałam. Słuchajcie, pierwszą moją praktyką to nie chciałam żyć w grzechu, więc powiedziałam do mojego przyszłego męża, jeszcze nie był, słuchaj, albo się hajtamy, albo odchodzisz. Ja nie chcę żyć w grzechu. Ja chcę to życie zmienić. Idę za Bogiem. Kocham Boga. Stawiam Go na pierwszym miejscu. Jeżeli Ty w tym się nie widzisz, to do widzenia. Bo ja przez Ciebie nie pójdę do piekła. Nikt mi nie stanie na drodze. Żaden
się nazywa Avgod, żaden bożek, nie będziesz moim bożkiem. I słuchajcie, mój mąż nie stanął mi na przeszkodzie, ale ja byłam gotowa go zostawić. Jednak mój mąż, słuchajcie, bo on był przeciwko temu, że wielbię Boga, on nienawidził tego, wychodził z domu. A ja kiedy spał, kładłam na niego ręce, tak jak w Słowie Bożym jest napisane, wiedziałam, że mam moc, wiązałam nad nim demony, słuchajcie, i mówiłam do Boga, Boże, zrób coś z nim. Zrób coś z nim. Zmień go, albo go zabij. Dla mnie nie miało to znaczenia, Bóg dla mnie miał znaczenie. I słuchajcie, później się ochrzciłam. Już wcześniej, kiedy wzięłam Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, słuchajcie, to przyznałam się do Boga, ale kiedy zanurzyłam się w wodzie, Bóg przyznał się do mnie. I już czuję się od tego momentu zaakceptowana. Alleluja. Bóg mówi, moja córko umiłowana, należysz do mnie. Alleluja. Od tej pory, w ten sam dzień, chodzę w znakach i cudach. Kładę ręce na chorych, są uzdrowienia. Ze mnie realnie wychodziły demony. Dlaczego? Bo największe diabła kłamstwo jest to, że on nie istnieje. Ale zmienił się autorytet. Jezus jest moim autorytetem. On jest moim Panem. A tam, gdzie światło, nie ma ciemności. Amen. Więc możesz dziś pojednać się realnie z Bogiem. Światło Jezusa Chrystusa zajaśnieje w tobie. Poznasz prawdę, a prawda cię wyswobodzi. Niech Jezus stanie się twoim Panem jeszcze dziś, bo giniesz.